Żyjemy! Na Lubice! Gmina Grodków to przede wszystkim Józef Elsner, wielki nauczyciel Fryderyka Chopina. To zabytkowe centrum, mury obronne, bramy wjazdowe, wspaniały kościół z jedną z najwyższych wież murowanych w Europie. Ale od teraz mogę też powiedzieć, że gmina Grodków to też LZS Starowice. Historia klubu sięga końca lat 40. i tak z małymi przerwami gdzieś tam nasi tutaj ojcowie grali. I tak sobie gramy 4 lata w C-klasie, później w B-klasie, w A-klasie, w okręgowej i już od kilku sezonów radzimy sobie tak w miarę dosyć dobrze w czwartej lidze. W ubiegłym roku dotarliśmy do półfinału, odrobiliśmy lekcje z tego półfinału i w tym roku finał według mnie zasłużony. W półfinale pokonaliśmy w ostatniej akcji meczu 1-0 w Polonie Mysa. Bardzo dobry zespół. Gra w finale to jest najwyższe osiągnięcie jak do tej pory naszego klubu. Myślę, że jak nam się uda wygrać, to jeszcze będzie wyższe osiągnięcie i zagramy gdzieś na szczeblu centralnym. Czujemy jakąś delikatną euforię z tego względu, że gdzieś tam ten finał ma swoją taką dość profesjonalną otoczkę. Przygotowujemy się tak jak do każdego kolejnego przeciwnika, do każdego kolejnego meczu. Możemy się przede wszystkim sprawdzić z taką drużyną, która gra o klasę wyżej. Jeżeli chodzi o start, przed startem sezonu rozgrywaliśmy mecz sparingowy. Wygraliśmy 3-1. Zapraszamy w środę na mecz 22 o godzinie 19 stadion w Kluczborku. My będziemy walczyć. Bądźcie z nami, pomóżcie nam. To wygrywać! Starowice!